Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem bardzo szybko update ze sprawy, co się działo dzisiaj w sądzie w Miami. Craig Wright i oczywiście obrońca Ira Kleinman i rodzina zmarłego Dave'a Claymana, Czyli mamy audycję na tropie Satoshi Nakamoto. Bardzo szybka taka audycja, żeby Wam tego przekazać. Jak najnowsze wiadomości. Wiemy, że właśnie tam, w tej, w tej chwili, jest 22 Century Crypto, który jest tam. Na tej sprawie. Mam tutaj ostatnie informacje, które dowiadujemy się na temat tej sprawy. Nie są one pozytywne dla BSV, czyli Bitcoin SV, dlatego zaraz o tym sobie opowiemy, dlatego wychodzę z tą informacją jak najszybciej. Możemy zobaczyć też spadek ceny Bitcoin SV. Zobaczmy, w tym momencie mamy 1% w dół. Może to się zmniejszyć. Ciutkę więcej po tych informacjach Zobaczmy. Zobaczmy co tutaj nam 22 Century Crypto mówi co się dzieje teraz w tej sprawie. Pierwszą ważną rzeczą jest to, że sąd zauważa, że Craig Wright jest tutaj powiązany z tą całą sprawą Satoshi Nakamoto i parę razy wymienił go w tej sprawie, ale Craig Wright wychodzi i mówi, że sorry, przepraszam, że nie mogłem wytłumaczyć tego jak chciałem, ale no po prostu nie umiałem tego inaczej wytłumaczyć. Na to e, sąd e, przerywa i mówi, że sprzeciwia się, żeby w ogóle wypowiadał się w tym momencie Craig Wright, e, żeby kontynuował i Craig Wright jeszcze raz przeprosił i e, da wszystko, co jest możliwe w kolejnych rozprawach, jeżeli będzie mu. Clyman w tym momencie jest tutaj poparty do tego, żeby dostać 50% wykopanych bitcoinów przed śmiercią i e, sąd odrzuca całe tutaj sprawozdanie Craiga Wrighta i jego obronę znajduje to, że Craig Wright możliwe, że sfałszował dokumenty, zdaniem sądu Tulip Trust nie istnieje i te wszystkie dostępne klucze, o których mówił Craig Wright, też nie istnieją i Craig Wright jest zobowiązany do tego, że te wszystkie dokumenty, które przedstawiał w sprawie, są tutaj Praktycznie no, z jego strony dostępne, więc tutaj nie ma żadnego sprzeciwu. To, co podawał Craig Wright, czyli te dokumenty, które potem sprawdzała obrona, są dokładnie wymieniane przez sąd, że to są nadal dowody, na które Craig Wright. No, sam sporządził te dokumenty. W tym momencie są też, dodaję tutaj, że potrzebuje kolejnych trzech miesięcy, żeby tutaj e, dokładnie wydać werdykt. W tym momencie nie ma żadnych kar, e, czy na przykład, czy więzienia na przykład dla Craiga Wrighta. Na razie to, ta sprawa jeszcze trwa, będą jeszcze tutaj trzy miesiące na podjęcie decyzji. Dlatego 22 Century Crypto zauważa, pamiętajcie, że on jest tutaj bardziej po stronie Bitcoin SV niż Bitcoina, ale to co on podaje tutaj podaje świetnie. To co sąd Przekazuje więc dalej podaje też informację o tym, że jeżeli w kolejnych trzech miesiącach, na przykład Tulip Trust, okaże się, że jest prawdą, może to drastycznie zmienić sytuację. Ale widzimy, że przynajmniej 50% z tych wszystkich bitcoinów, które jeżeli okazałyby się prawdą, powinny należeć do Davea Claymana. Czyli tutaj mamy potwierdzenie, że jeżeli tutaj byśmy doszli do tych kolejnych wiadomości, to przynajmniej 50% z tych wszystkich bitcoinów, które zostały wykopane, powinny. Zostać przelane na rodzinę Davea Claymana. Także w kolejnych miesiącach zobaczymy, jak Craig Wright zmieni tutaj ewentualnie no, grę, pole gry, bo mówi, że da wszystko, co jest tylko możliwe, żeby odwrócić tą sytuację w sądzie. Lada chwila też sąd wyda papier, który tutaj będziemy mogli mieć wszyscy do sprawdzenia. Te wszystkie papiery będą dostępne do opinii publicznej po tej właśnie sprawie dzisiejszej. I dosłownie 3 minuty temu, pamiętajcie, że musimy sprawdzać cały czas, co pisze 22 Century Crypto, 3 minuty teraz. Chwileczkę wcześniej dodał, że ta sprawa nie jest jeszcze zakończona. Dopiero w styczniu, jeżeli się okaże, że Craig Wright ma dostęp do tych właśnie bitcoinów e, i ta cała sprawa jest realna, może to zmienić cały obraz gry. Uważajcie na wiadomości, które jutro się pojawią, bo będą na pewno tutaj wiadomości przeciw Kregowi Wright, że yy, przegra w sądzie, bo tak można z tego wywnioskować. Ale, ale przegrywa tylko w tym momencie, bo nadal mają 3 miesiące na sprawdzenie wszystkich dokumentów. Pewnie ta sprawa będzie się toczyła do stycznia. Jeżeli się okaże, że Kreg Wright ma faktycznie yy, tutaj dostęp do tych bitcoinów, może to zmienić cały obraz gry, ale wtedy na przykład nie będzie miał, yy, z tego wywnioskujemy. Wszystkich dostępnych bitcoinów tylko około 50%. Zobaczymy, czy to będzie dalej poparte w kolejnych sprawach, czy nie. Nadal zobaczcie, 38 sekund temu dodana informacja, także musicie wejść na Twitter w to Century Crypto i dokładnie czytać to, co tutaj będziecie widzieć. Bo jutro w nagłówkach będziecie słyszeć, że Craig Wright przegrał i po prostu już tutaj nie ma szans. Takie będą nagłówki na pewno, ale widzimy, że nadal tutaj sąd, mimo tego, że nie wierzy w te dokumenty, które przedstawił Craig Wright, że albo są sfalsyfikowane, albo po prostu tutaj nie trzymać się to wszystko kupy, będzie... Kolejna rozprawa na pewno. Także to będzie jeszcze trwało i może się wszystko zmienić dopiero w styczniu 2020 roku, jeżeli faktycznie okaże się, że Craig Wright ma dostęp, albo że uchylał się, że jest są takie klucze, czy cokolwiek, a nagle ma dostęp do tej sprawy. Także to jest bardzo ważne. Ja coś czuję, że Bitcoin SV w tym momencie spadnie o wiele więcej. Zobaczmy po tej sprawie, tak, już mamy 2%. Będzie coraz to więcej spadał, pewnie, bo po tej sprawie to jest bardziej na nie dla Bitcoin SV, ale trzeba czekać na kolejne rozprawy w sądzie. Także bardzo szybko wychodzę z tą informacją, żeby wszystkich Was poinformować, co się dzieje w Miami, bo to jest ważne dla całego środowiska BTC, można powiedzieć też e, tych, którzy wiedzą winne projekty tak samo, więc e, no, mamy tutaj e, update'y. Nie będę już tutaj czekał jeszcze dalej na kolejne wiadomości, bo bardzo ważne jest, żeby przesłać tą wiadomość dla was jak najszybciej. I widzimy też, że jeszcze tutaj dodam, jeżeli oczywiście sąd pozwoli na to, żeby w styczniu dalej trwała ta sprawa. Czyli też to jest ważne, że dowiemy się w styczniu, czy Craig Wright ma dostęp do tych milionów bitcoinów albo miliona bitcoinów i co dalej się będzie działo. Jeżeli oczywiście sąd tutaj pozwoli na to, także musimy czekać na tą e, rozpawę dalej. Trzy miesiące już sąd sobie daje, także mamy dzisiaj co w sierpień, koniec sierpnia, czyli wrzesień, już praktycznie wrzesień, październik, listopad grudzień, czyli możliwe, żeby się przedłuży do stycznia. Ta sprawa, żeby udowodnić, czy Light ma, czy nie ma właśnie tych bitcoinów. Także będziemy obserwować tutaj dalej. Dzięki życzę Wam wspaniałej nocy, a ja się biorę za newsy. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.